Moment, na który w FIFA-owym kalendarzu każdy czeka najmocniej. Team of the Year już tu jest, bo na moim zegarze jest już godzina 19, tak więc oficjalnie rozpoczynamy czas najlepszych niebieskich kart i... Tak, dobrze, to jest Lightning Round. Na chwilę się zwiesiłem, a to bardzo niedobrze, bo te paczki mogą zniknąć bardzo szybko. Dobra, nie ma walkoutu, pomijamy, jak najszybciej. Słuchajcie, ten odcinek zaczyna się jak zwykle w sposób szalony, ale tak trzeba działać na samym początku. Jeżeli chcę załapać się na te paczki za 50 tysięcy, muszę działać jak najszybciej. Mogę was jedynie poprosić o łapkę w górę i subskrypcję, bo podczas toty na tym kanale będzie działo się naprawdę dużo. Francja, lewy pomocnik, czyli to jest Kingsley Coman, spoko, może być. Idealnie będzie mi pasował, jeżeli trafię za chwilę Roberta Lewandowskiego, to ty. Ale mogę zaraz nic nie trafić, bo... Bo właśnie się chyba serwery zwiesiły. Jej, co roku jest jedno zadanie. Jakby można się naprawdę przygotować na moment, w którym ludzie będą chcieli otworzyć paczki. No niedobrze zaczyna się to Team of the Year dla mnie. Bardzo niedobrze. O mój Boże, po 40 minutach udało mi się wejść na serwery. Widzę, że nikomu nie działają. A ja biorę właśnie rzeczy do klubu, quickselluję i mogę wejść do sklepu. I działają mi serwery. Nie wiem, czy paczka się otworzy, ale otwiera się. Dobrze. Ej. Gram FIFA. To jest dzisiaj bardzo duże osiągnięcie. No to teraz znów zaczyna się wyścig o to, żeby jak najszybciej otworzyć te paczki i żeby... co mogę powiedzieć? Żeby trafić coś dobrego. Zobaczymy, czy te paczki zaczną schodzić szybko. Wątpię, przyznam szczerze, bo cały czas widzę, że większość osób ma problemy z dostaniem się na serwery. My mamy kolejny walkout, Parejo 86, ale powiem szczerze, na razie te paczki za 50 tysięcy nie oddają. I to delikatnie powiedziane, bo... No, tak średnio to wszystko wygląda. Nie wiem, która to nasza z kolei, ale żadnego informa. Te walkouty też nie najlepsze. Ja dziś nie wierzę w to, żebyśmy mieli trafić kartę Toty. No ale fajnie by było widzieć troszkę lepsze trafienia niż... Jezus z paczki za 50k. Ale tu trafiamy dwie karty inform, więc sprzedażowo ta paczka nie wychodzi najgorzej. Duplikaty, jeżeli nie są w miarę wysoko ocenione, od razu idą u mnie na quicksell. Nie ma innej opcji, bo... Po prostu ta lista transferowa zapełniłaby nam się w przeciągu dwóch paczek. A teraz mamy walkout. Jest to Francuz. Jest to Karim The Dream Benzema. No niestety nie niebieski, ale 89 oceny ogólnej przygarnę jak najchętniej. Zatem on i... A już było tak pięknie. Już było tak dobrze. Jej sport. Czemu tak? Czemu? Nie wiem, o której zobaczycie dzisiejszy film, ale ja się nie poddam. Ja wydam dzisiaj FIFA Points. Ja dziś otworzę jeszcze te paczki z nadzieją na to, że uda się trafić kartę Toty. Teraz mamy już dostępne, przynajmniej tak zakładam, fantastyczne paczki za 100 tysięcy. No bo przecież minął już czas, żeby weszła ta runda błyskawiczna. Fajnie, gdybym dostał Toty w nagrodę za moje oczekiwania. Toty nie ma, jest za to belgijski prawy obrońca. My nie. Okej, spoko. Bierzemy do klubu. No i tradycyjnie, on do klubu, to co jest bez sensu, to na quicksell, nie wiem czy Eriksen cokolwiek kosztuje, już nieważne, dawno się z nim pożegnaliśmy. Słuchajcie, nie wiem w jakim tempie schodzą nawet te paczki, no bo skąd mam wiedzieć, jeżeli ja wchodzę do tej gry raz na 45 minut i nawet nie wiem na ile czasu mogę tutaj wejść. Dobra, to sobie oczywiście wszystko quicksellujemy i przechodzimy do kolejnej opcji, znaczy kolejnej paczki. Wybaczcie mi, ale ja jestem po prostu tak psychicznie zmęczony odświeżaniem tego, żeby wejść do tej gry. I nie mamy Toty, mamy walkout, jakiś marny CDM z Hiszpanii. Jest to oczywiście Pedri, nie, Rodri. Pedri walkoutu jeszcze nie ma, ale myślę, że jak tak dalej pójdzie spokojnie, zawodnik Barcelony będzie naprawdę wysoko ocenioną kartą w Ultimate Team. Myślę, że spokojnie zdążymy te paczki otworzyć. Nawet nie wiem, ile ten film będzie trwał. Ja nic nie wiem. Wiem, że trafiamy walkout, Hiszpania, lewy obrońca, czyli to będzie Jordi Alba. Skoro mówimy o Barcelonie, no to skoro mówimy o Barcelonie, to oczywiście żadnego aktywnego piłkarza Blaugramy w Toty nie ma. Ale jest taki jeden, który miał całkiem niezłą przeszłość w Katalonii. Ja się naprawdę nie obrażę, jeżeli trafimy tutaj Leo Messiego Toty. Właśnie w tej paczce. Jestem pozytywnym kozą. Jestem uśmiechnięty. Czekam na...
Toty. To nie jest Toty, to jest Włoch, to jest środkowy pomocnik, czyli jesteśmy blisko Paryża. Za Paryż także się nie obrażę, słuchajcie. Zatem to bierzemy do klubu. Cyk, cyk, lista transferowa, reszta kart idzie na Quixel. No to co? Tak kusicie, jesteśmy coraz bliżej. No to teraz Mbappé albo Leo Messi. Niebieski w tej paczce. Jeszcze chwilę, ewidentnie musimy na to wszystko poczekać. Dobra, wszystko do klubu, to idzie na górę, to idzie na Quixel i... Dobra, sklep działa cały czas. Tracę za każdym razem po prostu oddech, jak widzę, że to nam mieli, że to tutaj pracuje. Byście naprawdę mogli... Paczka za 100k, trafiam 84. Ja chcę być pozytywnym kozą, ale dzisiejszy wieczór, słuchajcie, wyprał mnie absolutnie z pozytywnych emocji. Zostawcie łapkę w górę, żeby mnie tutaj może troszkę pocieszyć, bo naprawdę tak hype'u po prostu ściągniętego na ziemię mnie nie było nigdy. Bijam Toty, super, fajnie, pięknie, a potem się okazuje, że nic nie działa. Dobra, kolejne dwa informy. To bardzo mnie cieszy, bo myślę, że one będą bardzo przydatne w SBC, a poza tym są to oczywiście końce pewne, które nam wpadają i ostatnia paczka za 100 tysięcy, ale spokojnie. W tym odcinku otworzymy jeszcze naprawdę dużo paczek, a teraz... Nie wiem czemu, ale przez to, że ten walkout od razu wyszedł, że ten Keylor na was już na mnie czekał, ja myślałem, że tu będzie coś niesamowitego, ale mamy dwa walkouty w paczce, mamy Gerarda Piqué, to jest naprawdę dobra paczka, to jest naprawdę dobra paczka za 100 tysięcy, dobra, Eriksen, nie wiem, coś kosztujesz, to wszystko idzie na Quixel, jak powiedziałem, spokojnym jestem o tyle, że mamy tu jeszcze przygotowanych parę niezłych paczek. 81 plus, 83 plus, 85 plus, więc liczę, że te paczki będą dla nas szczęśliwe. W pierwszej, najgorszej trafiamy Jacka Grealisha. Gościa, który był nominowany do Toty. Nieprawdopodobna sprawa. Ziyech na szczęście wymienny, więc on idzie na listę transferową. No a my przechodzimy do kolejnej paczki. No to co? Paczka 85 plus, tu jest jeden zawodnik 85 plus. Może będzie niebieski. Nie jest niebieski, ale jest to walkout. Jest to Kun Aguero. Słuchajcie, no wołamy tego Leo Messiego Toty. Już była Barca, teraz jest Aguero, było PSG. No zapraszamy go do siebie, a on mi by się z takim Hakimim OTW pięknie połączył, więc może w tej paczce z trzema zawodnikami 85 plus. Zobaczymy niebieską kartę. Nie, ale to jest kolejny walkout i jest to kolejny piłkarz PSG. No jesteśmy blisko tego Paryża. Cały czas jesteśmy blisko tego Paryża. Kingsley Coman, jego trafiliśmy na samym początku tego przeklętego pack openingu. No bo inaczej nie da się nazwać dzisiejszego odcinka, biorąc pod uwagę to, no co się tutaj działa, w zasadzie co się tutaj nie działo. Trafiamy teraz pewnie Mitrowicza. Nie, Włochy, okej, okay. Ciro Immobile. Fantastycznie, bo to jest piękny, fantastyczny poderek. My nie po foderek tutaj dzisiaj przyszliśmy. My przyszliśmy po jednego z trzech napastników Team of the Year. Mamy jeszcze trzy paczki, ale spokojnie. Cały czas mam przygotowane coś więcej. Bo ja dziś naprawdę liczę na to, że uda się trafić coś ciekawego. Lepszego niż Alvaro Morata. 83, zresztą tutaj już mamy duplikatów, a duplikatów. Na szczęście te paczki też są, te karty też są wymienne, więc je oczywiście podmieniamy, no bo mimo tego, że zainwestowałem w FIFA Points, nie mam zamiaru tutaj tych końców nie szanować, prawda? No bo to by było głupie. Kolejna paczka znowu bardzo przykra. Tym razem jest to Portugalczyk Andrew Silva. No i tego Gabriela Jesusa już quickselować trzeba, bo innej opcji, jak widzicie, na to nie ma. 85 plus. Trzech zawodników ofensywnych. Czy jeden z nich to będzie karta niebieska? Czy jeden z nich to będzie... Trafiłem do ty! Messi! Przyszedł do nas! Mówiłem, że przyjdzie Messi! Ten rok jest niesamowity! To jest ten rok! To jest ten rok! To jest ten rok! Messi! 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 Przyszedł do nas po tylu latach! Mamy Messiego! Dobra, słuchajcie, to jest taka rzecz, którą mogę chyba ekipie wysłać na konwersację. Zobaczymy, jak szybko mnie z niej wyrzucą. Co tu się wydarzyło? Ale mi łapy latają. Jezus Maria, Leo! Leo Messi! Nie wiem, czy już mówisz po francusku, ale bonjour w moim klubie! Aż mi się niedobrze zrobiło. Ostrożnie, panie Leo, ja wiem, że ja mam Quixel Recovery, ale ja chcę ostrożnie ciebie do klubu.
to jeszcze nie koniec paczek na dziś. Bo gotowe mamy 8.1 i 8.2 razy 25. Tylko wiecie, co jest straszne? Że ja w nich mogę trafić duplikat Leo Messiego. To ty, o mój Boże, to się nie dzieje. No to co, paczuszka 81 plus. Bez Toty? Rzadki moment, kiedy cieszę się, że nie trafiłem karty Toty. Swoją drogą, ta paczka jest absolutnie beznadziejna. Jak na to, co tu powinno być. Jezus Maria, te wszystkie duplikaty teraz muszę obrócić. No nie, no jaki ja jestem biedny, nie no. Smutny jestem, naprawdę smutny jestem, widzowie. No to może paczka 82 plus będzie dla nas lepsza? Okej, okay, inform, bardzo chętnie. Niemcy, środkowy pomocnik ofensywny, Wirtz. Przyszłość niemieckiego futbolu. No to co, w środku ikona, hero? Czy może walkout? Okej, okay, dwa walkouty mogą być. Ten rok oddaje mi za wszystkie lata. Chyba ostatecznie i definitywnie muszę przekonać się do zmiany formacji. No bo dla Leo Messiego mogę już to zrobić. Biedny Bukayo Saka usiądzie na ławce. Ale wydaje mi się, że Anglik ma nas w sobie na tyle pokory, żeby pozwolić Leo Messiemu rozpoczynać spotkania. W środku pola Zakaria Hulit, na ataku Messi, Di Natale, Eusebio Ginola. Wszyscy trafieni. To jest naprawdę ten rok.